Nazywamy się Marek Konarski Quartet i wspólnie z muzykami z mojego kwartetu, to znaczy z Jackiem Szwajem przy fortepianie, Damianem Kostką na kontrabasie oraz Mateuszem Brzostowskim na perkusji. Pragniemy zaprosić Was bardzo serdecznie na małe warsztaty z muzyki jazzowej. Rozpoczęliśmy kompozycją Body and Soul i chcielibyśmy przedstawić różne koncepcje na improwizację na podstawie standardów jazzowych. Chcielibyśmy zagrać jeszcze raz ten utwór i teraz przedstawić dwie różne koncepcje na improwizację. Ja zagram najpierw improwizację opartą na temacie tego utworu, a później Jacek zagra improwizację opartą na harmonii i do tego dodamy też granie oparte na triolach, czyli dwa aspekty, harmoniczny i rytmiczny. Zacznijmy jeszcze raz, ja teraz zagram improwizację opartą na temacie utworu. Nabij, Mateusz.
To był standard jazzowy Barry & Soul, a teraz chcielibyśmy pokazać Państwu różne koncepcje rytmiczne. Zagramy w szybkim tempie molowego bluesa i sprawdzimy dwie możliwości. Co się wydarzy, kiedy sekcja rytmiczna będzie grała w bardzo szybkim tempie, jak to wpłynie na partię solową solisty, w tym wypadku ja pierwszy tutaj zagram solo i później zrobimy sytuację odwrotną, to znaczy sekcja będzie grała w bardzo wolnym tempie i jak to wpłynie ponownie na solistę, prawdopodobnie będzie musiał używać mniejszych podziałów rytmicznych. Także teraz zaprezentujemy bluesa molowego, prawdopodobnie w tonacji c-moll, ulubionej tonacji muzyków jazzowych. I poproszę tutaj sekcję rytmiczną o szybkie tempo, w okolicach może 280-300. I ja pokażę teraz koncepcję grania dużych podziałów rytmicznych. To jest taka pułapka, w którą często młodzi muzycy wpadają, idąc na jam session, kiedy jest bardzo szybkie tempo, okazuje się, że nie są w stanie zagrać ósemek, albo są w stanie zagrać ósemki przez daną ilość, na przykład 8 taktów, a później gdzieś ten time troszeczkę się kolokwialnie mówiąc rozpada. I teraz pokażemy, jak można z takiej sytuacji wybrnąć, posługując się dużymi wartościami rytmicznymi. Oczywiście ciężko będzie nabudować napięcie i sprawić, żeby to solo było ciekawe przez na przykład 5 minut, ale uważam, że bardzo łatwo tak naprawdę nabudować napięcie, grając duże wartości rytmiczne w kontekście do bardzo szybkiego tempa, dlatego że mamy tutaj no po prostu duży kontrast rytmiczny. Teraz zróbmy sytuację odwrotną. To znaczy sekcja będzie grała bardzo wolne tempo, a Jacek spróbuj często wprowadzać tutaj double time, czyli dwa razy mniejsze wartości rytmiczne. Jak wszyscy słyszeliśmy, to było również bardzo ciekawe nabudowanie napięcia. Tym razem była to odwrotna sytuacja. Chciałbym teraz spróbować trzeciego rozwiązania, to znaczy grać tak naprawdę w takim samym tajmie, czyli solista będzie improwizował dokładnie w takim samym tajmie, w jakim gra sekcja rytmiczna. To znaczy, jeśli gramy wolne tempo, używamy ćwierć nut, pół nut, jeśli gramy szybkie tempo, adekwatnie używamy ćwierć nut lub ósemek w danym tempie.
I proszę też zobaczyć, zwrócić uwagę na to, że kiedy będziemy grać przez cały chorus, używając na przykład ćwierćnuty w takim tempie, 1, 2, 3, 4, bardzo ciężko będzie nabudować napięcie soliście, natomiast zmusi to sekcję rytmiczną do bardziej aktywnego grania, dlatego że będzie statyczna gra ze strony solisty, no i sekcja rytmiczna, jeśli jest taka, jaką ja mam zaszczyt tutaj gościć akurat, to z chęcią podejmie tutaj kolokwialnie mówiąc rękawice i z chęcią będzie uczestniczyć w tej improwizacji. Także zaczniemy teraz jeszcze raz molowego bluesa w wolnym tempie, w takim tempie jak grał Jacek, tylko że ja będę improwizował w takim tempie bez double time'u. I po pewnym czasie będziecie zmuszeni bardziej aktywnie uczestniczyć w improwizacji. 1, 2, 1, 2, 3. Wyraźnie słychać, że Mateusz w pewnym momencie grał małe podziały rytmiczne wychodzące z triolu lub szesnastki, tak aby właśnie nabudować napięcie, kontrastując tą warstwę rytmiczną w stosunku do improwizacji mojej, to znaczy używania ćwierćnot. Teraz zagrajmy coś podobnego, tylko z Jackiem w szybkim tempie ponownie. Jacek, nie graj praktycznie ćwierćnot. Całe, wszystkie frazy, które grasz, oprzyj na ósemkach. Także też może tempo nich nie będzie 350, ale szybkie. I ty używaj tylko ósemek jako twoich wartości rytmicznych do solówki. Jest to takie tempo, które zachęca bardzo do grania, dlatego nie dziwię się, że Damian chciał kontynuować. Zagramy teraz jeszcze raz to samo, tylko Jacek, prosiłbym Ciebie, żebyś używał też ćwierćnut, ponieważ świetnie to brzmi, używając wartości rytmicznych w postaci ósemki. Natomiast grając przez 5 minut pewnie ciężko by było utrzymać napięcie i sprawić, żeby to solo rzeczywiście miało pewien kierunek, a nie było zbyt statyczne. Więc teraz, aby skontrastować troszeczkę i wprowadzić trochę zmian rytmicznych do tej solówki, zagrajmy w takim samym tempie, ale spróbuj też używać triol ćwierćnutowych, na przykład ćwierćnut, żeby zagrać coś kontrastującego do sekcji rytmicznej. To w takim samym tempo.
się razem skończyć ten utwór. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że oczywiście to są takie wersje skondensowane. Gramy teraz solówki, które trwają 20-30 sekund, ale chcemy pokazać właśnie, co ćwiczyliśmy kiedyś i o czym już dzisiaj może nie myślimy, co robimy podświadomie, ale co właśnie wprowadza słuchacza w taki, a nie inny nastrój. Kiedy gramy balladę, używamy na przykład wolnych przebiegów i wtedy słuchacz czuje taki spokój. Kiedy gramy szybkie tempo i na przykład solista gra triole ćwierćnutowe, ósemki, szesnastki, czujemy napięcie, to właśnie to wszystko chcemy dzisiaj Państwu przedstawić w takiej troszeczkę wersji teoretycznej. Może zagramy teraz inny standard jazzowy, On Green Dolphin Street, i pokażemy teraz ten utwór zagrany w dwóch różnych metrach. Zagramy go w 4/4 i później w metrum 7/4 i pokażemy, dlaczego na przykład aranżując utwór na metrum nieparzyste, szybkie tempo i duża ilość akordów, na przykład w jednym takcie, zbyt dobrze nie współgrają ze sobą. Akurat w Green Dolphin Street nie będzie więcej niż dwa akordy w takcie, jednakże w szybkim tempie będzie to dość gęsto brzmiało. Zacznijmy teraz, zagrajmy na 4/4, zagrajmy sam temat, przerwiemy i zagramy temat na 7/4 i później pokażemy inne koncepcje. Green Dolphin Street na 4/4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Metrum parzystym utwór ten grany jest najczęściej, ponieważ w takim metrum został napisany. No ale my jako muzycy jazzowi od wielu lat poszukujemy i już od lat 50., kiedy Dave Brubeck nagrał swoją płytę Time Out, eksperymentujemy z metrami nieparzystymi. Dlatego zagramy teraz ten sam utwór, ale w metrum 7/4. No, zagrajmy na razie sam temat, żeby porównać te dwie koncepcje. Na dwa takty nabiję na 7, używając klawy. Tam, 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 tam. Metrum 7/4. Chciałbym teraz ponownie wrócić do oryginalnego metrum 4/4. Natomiast teraz zastosuję takie ćwiczenie, które będzie polegało na tym, że sekcja będzie grała na 4/4 w medium tempo, natomiast ja będę grał frazy na 5/8, to znaczy 4 ósemki, pauza ósemkowa. To jest najprostszy sposób na to, aby przełamać swoją statyczną grę na przykład na mocne części taktu i cały czas te moje frazy będą się przesuwały przez kreskę taktową, czyli nastąpi tu zjawisko polirytmii. Proszę. 1, 2, 1, 2. Thank you.
oczywiście całej solówki nie możemy zbudować na takiej polirytmicznej frazie, ponieważ oczywiście nie było to by zbyt ciekawe, ale uważam, że wprowadza to również ciekawe napięcie i frazy przesuwają się przez kreskę taktową. Teraz zagrajmy ten sam utwór właśnie w metrum 7/4. Jacek będzie improwizował i chciałbym, żebyś improwizował bardzo często używając tematu na tym standardzie. Grając w metrum 7/4 mamy wrażenie, że to klawę jest bardzo takie sztywne i bardzo ogranicza solistę, dlatego spróbujmy zagrać teraz, to jest trudniejsze dla solisty, zagrać Green Dolphin Street w metrum 7/4, ale z walkingiem. Ale Jacek będzie improwizował właśnie opierając się o temat, żeby łatwiej było nawigować, gdzie w danym momencie się znajdujemy w tym utworze. Nie bierzmy za szybkiego tempa. Tam, tam, dwa takty. Tam, 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 tam. One, two, three, four, five, six, seven. Bardzo, bardzo klarownie zagrane. Wydaje mi się, że dla solisty rzeczywiście trudniej jest improwizować, kiedy sekcja rytmiczna gra walk, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni w naszej szerokości geograficznej, jesteśmy bardzo słuchani z metrum 3/4, 2/4 i 4/4. To 7 jest dla nas być może naturalne, dlatego że w muzyce jazzowej już bardzo często się pojawia. Na koniec chciałbym pokazać taką koncepcję grania, bo tutaj cały czas mówiliśmy o rytmice, o tej najważniejszej tak naprawdę w muzyce jazzowej kwestii, według mnie. Teraz przejdźmy do tej warstwy harmonicznej. Zagrajmy Green Dolphina już na 4/4. Ja zagram solówkę, w której oczywiście wygra ci akordy, tak jak one są skomponowane, rzeczywiście tak po takcie. Natomiast ja będę czasami grał na przykład akord, który pojawia się dopiero za 4 uderzenia, już go zagram wcześniej. Dominantę czasami będę rozwiązywał dłużej, tak aby nie grać, żeby nie było słychać fraz 4 takty, 2 takty, 2 takty, 2 takty. Będę to przełamywał, także czasami tą harmonię będę przesuwał sobie według własnego uznania i postaram się to zrobić bardzo klarownie, a później zagramy właśnie w kontraście do tego. Zatrzymam, Jacek zagra to samo, ale wewnątrz harmonii będzie grał into the chords. 1, 2, 1, 2, 3. Że brzmiało to dosyć agresywnie, dlatego że starałem się wyprzedzać i tworzyły się takie upper structures, to znaczy nakładaliśmy akordy na siebie. Kiedy sekcja rytmiczna grała jeszcze na przykład S major, ja już grałem dominantę tak naprawdę z dalszej części tego utworu i myślę, że to bardzo fajnie buduje również napięcie i pozwala przełamywać takie statyczne granie frazą czterotaktową. Teraz zagrajmy to samo, tylko Jacek, żebyś grał bardzo wewnątrz harmonii, ok? 1, 2, 3, 4. Thank you.
dziękujemy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zachęci to zarówno młodych adeptów muzyki jazzowej, jak i muzyków niezwiązanych z tym gatunkiem muzycznym do eksplorowania improwizacji i ćwiczenia jej różnych koncepcji, zgłębiania tej całego świata harmonii i warstwy rytmicznej, do czego bardzo serdecznie zapraszamy. Występowali dla Państwa Jacek Szwaj, Damian Kostka, Mateusz Brzostowski i Marek Konarski. Dziękujemy bardzo serdecznie.